Mamy gniazdo mutku. Przebicie tych tarcz energetycznych wymagać będzie to nie. Wykryto tarcze energetyczne. Spróbuj innej broni. Przebicie tych tarcz energetycznych wymagać będzie czegoś wyjątkowego. Przebicie tych tarcz energetycznych wymagać będzie czegoś wyjątkowego. Broń przegrana. Wykryto tarcze energetyczne. Spróbuj innej broni. Przebicie tych tarcz energetycznych wymagać będzie czegoś wyjątkowego. Mało amunicji. Soki, ale nie mam już pestek. Koniec amunicji. Zostaję! Chciałabym z tobą zostać, ale ta ślicznotka musi odpocząć. Zgłaszam się do kliniki. Poczekaj na mnie. Spójność pancerza przywrócona. Regeneracja systemów. Już jestem, Walker. W pełni sił. Punkt odsunięty.
Okej, jesteśmy. Osiągnięto cel.
Zmian systemu. Już jestem, Walker. W pełni sił. Wytrzymałości. 70% wytrzymałości. 50% wytrzymałości. 50%. To stacja zasilająca. Lusum, jestem na torze. Pora na czas car derby. Oglądaj mnie w telewizji. Patrz, jak wygrywa. Powodzenia, Walker. Przyda ci się w wyścigu z tymi psycholami. Osiągnięto cel.
jestem niezrównany. Co jeden słodki zapaszek z kilometra. Ojej, widzę, że przybyło danie główne. Przedtem jednak musimy cię trochę utuczyć. Ja zajmę się przystawkami, a ty leć coś przekąsić u Chaza Morasa. Powiedz jej, co mamy w menu. Wychałaka, dziecino! Najpyszniejsze mięsko w menu. Mam do ciebie prośbę. Przy starej restauracji kręci się łukowata ekipa. Przyjmują nasze wyścigi i urabiają sobie słodki sok. Nie mogę na to pozwolić. Tylko Chaz Morasa może zarabiać na tym interesie. Wykałaka, słuchaj. Gdy następnym razem pojawią się na torze, masz poczęstować ich potężną dawką sosu habanero! Jeśli któryś będzie miał kamerę, to celuj w niego. A cóż to za bomba? A niech mnie! Niech mnie cholera ściśnie! A cóż to za bonto? Chcesz ryzykować tyłkiem i ścigać się dla Chaza? Powiedz, że tak, o Nicky Rain. Powiedz, że ta piękność z pustkowi chce tu pędzić i czym kostka masła po górze naleśniku. Ty przodem, panierko. Wyścigi, Bailey. Widzę, że masz w sobie prawdziwą iskrę bożą. Bo masz to coś, co czyni mięsko soczyste. I wizualnie też niczego ci nie brakuje. Mam tu kontrakcik, sam raz dla ciebie. No podpisz go. No tak. Podpisz krwią. Wbij się na szczyt jak nóż, który wbija się w świeżą dziczyznę. A wraz z laurem zwycięzcy zgarniesz mnóstwo sosu. Kiedy zaczynam? Drap, drap, drap i mamy twój podpisik, a więc możemy zaczynać. No cóż, zaczynasz od zera, świeża kostka. Tak jest, od samego dna. A więc pokaż trochę szwungu w wyścigach żółwi, a potem do przodu. Pchnij się na samą górę niczym bąbel powietrza w tłustym gulaszu. Ogarnij to i ruszaj po wóz, co? Thank you.
Proszę, proszę! Apetyt rośnie w miarę jedzenia, co? Dziś udało ci się go zaspokoić! Jeździsz jak cholerny Nicky Rain! Tak, masz prawdziwy gen zwycięzców! I wiesz co? To oznacza, że dostaniesz coś ekstra! Możesz nacieszyć się wszystkim, co oferuje sala zwycięzców w Wellspring! Tak, cała śmietanka, jaką zdołasz wysiorbać! Dam ci też dostęp do wszystkich moich przepysznych torów, soczysty kąsku. Takich kierowców jest mniej niż skóry na kościogarze. Odwiedzaj mnie. Czasem. Aniluszum, udało się. Mam wstęp do sali zwycięzców. Widziałam wszystko na ekranie. Naprawdę twarda z ciebie sztuka. Sportowy sznyt najwyższej klasy. Co mogę powiedzieć? Taki mam styl. Jestem już w drodze. Ośmielasz się wyzwać nieśmiertelnego na uliczny pojedynek? Idź do Chaza Morasa, a już wkrótce wdepczę twoje zasuszone ciało w siebie. Śmiesz na mnie spoglądać. Mam czerwotem krawy. Ukosz się przed panem Killerem, pierwszym wśród równych, ukrytym nieśmiertelnym. Nie to ukryci bawią się w wyścigi? Nawet Onimega nie dotyka fury Onimegi. My, ukryci nieśmiertelni, jesteśmy doskonali. Moją misją jest ładować pył z pomocy gorzą się gębę. I zawsze wygrywasz? Jakoś nie wierzę. Czasem przegrywam bitwę, lecz historia zapamięta to, kto wygrał wojnę. A wtedy ukryci nieśmiertelni na zawsze staną się symbolem życiorodu, pomocem genialnym. Ej, ty tam! Łypiący gówno wagu! Trzymaj się z dala, zanim zrobię sobie tabakę swojego gnecia. Maj chrem w oko! Spokojnie, niczego nie kradnę. Zebrałam i zbudowałam to wszystko w wieżowcowie. Gołymi rękami! Nikt nie będzie uspokajać Onimegi! Chcę się tu ścigać, okej? Jasne. Wszyscy tak mówią, a potem bam! Okradają cię. Będę mieć na ciebie oko. Ej! Ścigasz się? Widać w tobie zew wolności. Na pewno się ścigasz. Może? Co ci do tego? W sumie nic. Znaczy, ja tylko wyjeżdżam na tor i robię swoje. Tak jakby im bardziej się wyluzuję, tym szybciej jadę. Zawsze tak było. Masz jakieś imię? Mówią mi Żwawy Tatko, prosto z laguny. Najlepsze miejsce na pustkowiach, najlepsze miejsce na wolność, na jaranie i żarcie też. Przez to całe zasuwanie nabrałem ochoty na grillowany stek z sumiada i na potężnego lolka do spalenia. Widzimy się, Krzysza. Wspaniały widok. Hej, ty! Twarda z ciebie sztuka. Pewnie potrafisz spuścić porządne manto. Pokochasz wyścigi? No dużo prędko, zobaczmy co potrafisz. Niech no poleje się troszkę krwi. Co powiesz? Jestem wykałaka! Dam ci sobie dupę, że tydzień będziesz srać zębami. Lepiej uważaj, bo może ci się stać krzywda. Tak! No dalej, krzywdź mnie. No proszę, przegryź mi wargę. Złam mi biodro. Dalej! No skoro tak ładnie prosisz... O, jestem z oddziału Spirów, małpeczko. Bandy pojemów. Powinienem wepchnąć sobie granat w dupę i nas wszystkich wysadzić. Albo rozciąć cię i wejść ci pod skórę. Ścigajmy się, no dalej. Gińmy! Chodź do mamy, synko. Zabara te mamy.
jesteśmy? Rozumna forma życia. Poczekaj, wezmę narzędzia. Wciąż tu jesteś? Zbliża się rozumna forma. Zarejestrowano powrót klienta. Wyłączam interfejs zakupu. Odciążak, spójrz no na ten brud i pleśń. Jakież to piękne. Dobra transakcja. Przysięgam. Zarzuć sobie świeże wiatr. Po prostu rzuć ciała tam, słonko. Wszelkie rodzaje. Co wybierasz?
Mam nadzieję, że przynosisz materiały potrzebne do mojej pracy. Doskonale! Widzę, że sobie radzisz. Cię w telewizji. Szukam Clega Claytona. Witamy w krainie zwycięzców. Niezła rozwałka. Czuję twój zwycięski styl. Ma się ten styl, co? Zgotujmy się porządnie. Bar jest tam. Ale został zabity w drodze z... Tak, bierzemy je z Sandy Pipes. Wiesz, tam są najlepsze. Miał być właśnie taki jak... Hej! Kosztował fortunę. Hej! Słuchajcie mnie uważnie! Mam dla was wielką... Nie! Ogromną niespodziankę dla wszystkich. Spójrzcie tylko tam, kobiety i faceci. Oto i on. Najsłynniejszy magnat pustkowy Clegg Clayton. Tak egocentryczny, że torturował ludzi, by uznali jego wielkość. Ja, wielki Clegg Clayton, przedstawiam wam niesamowity, niepowtarzalny Killer Zadie Walker! Chodzące mistrzostwo kopania piłku! Kura znosząca złote jaja. Trzymaj się mnie, a możesz wiele osiągnąć. Marzy ci się bycie szychą? Chcesz być gwiazdą? Cóż, wujaszek Clegg Clayton pomoże ci dotrzeć aż na szczyt! Nie rozczaruję cię. Co tam mówisz? Chcę odnieść sukces. Nie ma tu cienia wątpliwości. Każdy na tej planecie ma jakieś swoje zadanie, a twoim jest bycie na samym cholernym topie! A więc... Co powiesz na małą rozmowę na osobności? Być może uda mi się złożyć ci najlepszą propozycję w życiu twoim całym. Zakładam, że ja raczej nie muszę ci się przedstawić. Wiesz już, jak przejąłem dziedzictwo mojego ojca i zmieniłem je w imperium. Oczywiście wszyscy znają historię niesamowitego Clegga Claytona, sieroty multimilionera. Przecież dlatego tu jesteś, wiem. Każdy chce zobaczyć, jak mieszka najbogatszy i najhojniejszy mieszkaniec tych ziem. A, oto jesteśmy. Spójrz, Killer Walker! To sam rdzeń tego potężnego, elektryzującego miasta. To wielowatowy ośrodek nerwowy... Imperium Clegga! Moje biuro. Kokpit, z którego kontroluję mój ogromny finansowy świat. Dziś jestem najbogatszym mieszkańcem miasta, ale jutro będę mieć też absolutną władzę i moc. Gdy tylko ta zasuszona starucha Lusum Hagar zrzeknie się na moją rzecz posady burmistrzyni, wszystko tu się zmieni na lepsze.
Zobaczysz. A więc bogactwo ci nie wystarcza. Należy ci się więcej, co? Teraz pozwól, że opowiem ci o moim ojcu. Był on wielkim człowiekiem. Wszyscy mówią mi, że był wielkim człowiekiem. Położył podwaliny pod Wellspring. I to prawda, ale ojcu zabrakło mu wyobraźni, by zdobyć i władzę, i pieniądze. Był burmistrzem, ale biednym, bez kasy. A ja... Mówią mi, że mam ambicje i wizje. To ja odpowiadam, że zostanę najpotężniejszym człowiekiem na pustkowiach. Co? Co może być aż tak ważnego? A, tak, tak. Chwileczkę. O, killer, kotku! Muszę dokończyć tę rozmowę. Rozgość się, nalej sobie... Szklaneczkę. Łyknij gałkę oczną sumiada. Mam świeżutkie. Tam. Znaczy nie chciałem. Słuchaj no! Dobra, Lusum. Urządzenie zamontowane. Wiem. Przesyła już dane. Dobra robota. A teraz wiej stamtąd. Jeszcze jedno, Killer Walker. Jak się miewa ta zasuszona starucha Lusum? O, zaskoczyłem cię. Dostałem cynk. Nic nie umyka Clegowi Claytonowi. Taka prawda. Moi szpiedzy i agenci działają 27 na 27. Zdaje się, że Cleg cię przechytrzył. Chyba jednak nie masz genu zwycięzców. A ponieważ to bez wątpienia twoje ostatnie chwile, zdradzę ci coś. Tak, wiesz, wszystko mam dobrze przemyślane, bo widzisz, mam po swojej stronie najpoważniejszego gracza pustkowi! Kogo? Władzę oczywiście. Z generałem Crossem jesteśmy po imieniu. Kiedy przejmą kontrolę... O, rany, nic mnie nie powstrzyma. A to wszystko dzięki moim fantastycznym zdolnościom negocjacyjnym. Ostatecznie okazuje się, że jestem we wszystkim najlepszy, a ty jesteś głupią, małą kukiełką Lusum. A więc żegnaj, kukiełko. Pa, pa! Thank you.
okej? Tak, jestem dokładnie pod Wellspring. Wrzucili mnie szybem windy do jakiejś komnaty śmierci. Najgorsze wieści są jednak takie, że Clegg zwąchał się z Crossem. A więc nie możemy zwlekać. Wysłałam ekipę po Clegga. Wyśpiewa wszystko tak czy inaczej. Bez odbioru. Thank you.
Luson, znalazłem czołg. To drapieżca, produkcji władzy. To nasz rydwan. Drapieżca dla projektu Sztylet. Jeśli zdołamy go uruchomić, będziemy gotowi do akcji. Pomyśl tylko, bym cały czas pod nami.
Tym się zabiorę na górę. Tym się zabiera na górę. Uderzeniowa czeka w wieży. Niedługo powinno się zacząć.
kopa uderzeniowa czeka w wieży. Niedługo powinno się zacząć. Podepnij mnie pod ich kanał, żebym był na bieżąco. Jasne. Czekaj. Jazda, jazda! Przegrupować się, formacja! Szykować broń. Wyważam! Clayton, rzuć broń. Zgarniamy się na dobre. Niczego nie zgarniacie, frajety! Jestem Clayton! Zawsze wygrywam! Szlak! Powinnam była sama zająć się tą robotą. Dokąd leci? Pewnie prosto do swojego mocodawcy. No nic, mamy przynajmniej drapieżce. Sztylet wygląda coraz lepiej. Wracaj do mojego biura, pogadamy. Dobre. Nie traćmy czasu. Dobra, wypędziłem gnoja z miasta. Możemy skupić się na projekcie, sztylet. Na razie tak, ale zaraz znów przylezie ze swoim paskudnym ryjem, jeśli nie rozprawimy się z nim raz na zawsze. W danych, które wyciągnęłaś z komputera Clegga, musi być coś wartego uwagi. Właśnie to sprawdzam. Rozszyfrowuję dane. Posłałam drużynę do tego ohydnego lochu Clegga, by odzyskali drapieżce i resztę sprzętu i technologii. Świetnie. Daj znać, gdy drapieżca będzie na nowo odpicowany. Jasna sprawa. Clegga mamy z głowy, czołg jest nasz. Miastu przydałaby się teraz twoja pomoc przy kilku projektach. I tak czuję, że coś ci za to skapnie. Powodzenia. Nie można się spać.
szukasz, cyberdoktorka Karla? Doskonale. Widzę, że sobie radzisz. Hej, to ty! Widziałem cię w telewizji.